Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Codzienna modlitwa ofiarowania się Najświętszemu obliczu Pana Jezusa. Najświętsze oblicze Jezusa, na którym na wieki zostało wypisane boskie męczeństwo, przyjęte dla odkupienia ludzkości, uwielbiam Cię i kocham. Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej poświęcam Ci dzisiejszy dzień i całe moje życie. W jej przeczyste dłonie składam modlitwy, czyny i cierpienia tego dnia, aby zadośćuczynić i wynagrodzić za grzechy wszystkich stworzeń. Spraw, abym stał się Twoim apostołem. Zwracaj zawsze na mnie Twoje łagodne spojrzenie i spójrz na mnie miłosiernie, także w godzinie śmierci. Amen. Akty uwielbienia. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze Jezusa. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w majestacie i piękności. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze przemienione na taborze. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w trudach apostolskich. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w krwawym pocie przekonaniu. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w upokorzeniach podczas męki. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w chwale zmartwychwstania. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w blasku wiecznej chwały. Akty ofiarowania. Ojcze przedwieczny,
ofiarujemy Ci w niepokalanym sercu Maryi Najświętsze oblicze Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, na ratunek dla świata i otwarcie nieba duszom w czyśćcu cierpiącym, na złagodzenie Twojego gniewu nad grzesznym światem i ubłaganie miłosierdzia. O Jezu, dobry Jezu, którego nieskończona miłość stworzyła i odkupiła ten świat, i pragnie go zbawić. Przyjmij mnie w poczet tych, którzy pragną pracować dla triumfu Twego panowania miłości na ziemi. W tym celu przyjmij całkowite moje oddanie na służbę dla Ciebie. Nosić będę w sobie duchowy wizerunek Twego boskiego oblicza, błagając Ciebie, abyś ożywił we wszystkich duszach rysy Twego boskiego oblicza. O Jezu, sprawiaj cuda nawrócenia i powołuj apostołów czasów ostatecznych, nowych apostołów dla tego wielkiego dzieła. Wylewaj na cały świat zdroje Twojej miłosiernej miłości, która pochłaniając i niszcząc zło, przygotuje świat na Twoje ostateczne przyjście w chwale, a ludzkie serca, napełnione miłosierdziem, odbiją jasność słońca, które nie doznaje zachodu. Thank you.
Wezwanie, pocieszycielu dusz naszych, jedyna pociecho smutnej duszy mojej, światło światłości, Duchu Święty, proszę Cię przez niepojętą dobroć Twoją, przyjdź do serca mego i łaską Twoją oczyść je, zapal w nim miłość boską i oświeć je, ażeby w rozpamiętywaniu prawd Twoich wiecznych wszystkie swoje błędy poznało i powstało z nich skutecznie. Najświętsza Panno Maryjo i Święty Józefie, błagam Was o przyczynę za mną i opiekę. Ostatnia lekcja w Szkole Pana Jezusa dotyczy walki duchowej. To jest bardzo szeroki temat. O walce duchowej też było parę sesji, też gdzieś tam są ponagrywane. Natomiast tutaj chcemy pokazać też, że walka duchowa jest związana z czymś, co się nazywa walką modlitwy. Że jest też takie określenie, które w katechizmie znajdujemy, które jedno z drugim łączy. Więc chcemy zobaczyć też chociaż trochę u Jezusa na temat tego Jego duchowego zmagania, walki z kusicielem. Znane rzeczy, ale myślę, że warto jeszcze na koniec podsumować. W katechizmie jest cały taki rozdziałik, który się nazywa walka modlitwy i rozpoczyna się on takim tekstem, który o Jezusie też walczącym mówi. 2725 numer. Mówi tam tak, między innymi: Matka Boża i święci wraz z Chrystusem pouczają nas, że modlitwa jest walką. I pyta katechizm, przeciw komu? I odpowiada, przeciw nam samym i przeciw podstępom kusiciela, który robi wszystko, by odwieść człowieka od modlitwy, od zjednoczenia z Bogiem. Modlimy się tak, jak żyjemy, ponieważ tak żyjemy, jak się modlimy. Jeśli nie chcemy stale postępować według Ducha Chrystusa, nie możemy także stale modlić się w Jego imię. Duchowa walka nowego życia chrześcijanina jest nieodłączna od walki modlitwy. To jest ten numer, który rozpoczyna potem kolejne rzeczy, z których żeśmy już niektóre mówili, mówiąc o tych fałszywych pojęciach o modlitwie. Czyli i Pan Jezus, i święci, Matka Boża przypominają, że modlitwa to nie jest tylko jakieś sielankowe trwanie w bliskości ukochanego, że modlitwa bywa też walką, bojem. Przeciwko nam samym, czyli trudności, które wypływają z naszej natury, jakieś nasze wygodnictwo, jakieś nasze zniechęcenie, jakieś nasze poczucie bezwartościowości modlitwy, czy czegoś tam jeszcze, że nie jesteśmy wysłuchani. Różne mogą być motywy w nas samych, jeszcze bez kusiciela, które powodują, że nam się nie chce modlić. A potem, kiedy pokonamy te swoje trudności, pojawia się kusiciel, który swoje jakieś różne podstępne rzeczy wprowadza, żeby nas zniechęcić do modlitwy. Jakby takim pierwszym miejscem tej walki z kusicielem, walki duchowej, to jest przedpole. Czyli, że walczymy o to, żeby w ogóle się zacząć modlić, żeby znaleźć przekonanie do modlitwy, żeby pokonać te różne opory nasze i kusiciela i wejść w modlitwę. Natomiast potem drugim polem walki już jest sama modlitwa. Jeśli zaczynamy modlić, to kusiciel też zaczyna działać i może być tak, jak żeśmy właśnie wspominali na poprzedniej konferencji, błędne pojęcie o modlitwie, zastąpić ją czymś, co ją przypomina, ale nas nie zmienia. Ale mogą być i inne rzeczy, o których właśnie w tym całym rozdziale tam katechizm mówi. Rozproszenia, roztargnienia, oschłości, znużenie, zniechęcenie i tak dalej. Różne rzeczy, którymi chce nas w trakcie modlitwy kusiciel zniechęcić, żeby ją kontynuować. Natomiast potem jeszcze jest trzeci moment i to możemy u Jezusa też zaobserwować, to już jest po modlitwie. Po modlitwie może być też taki sposób walczenia, żeby jakby zanegować tą modlitwę. Zanegować jej owoce, zanegować to, co się w niej dokonało. Przekonać nas, że to jakaś była tylko iluzja.
To też może być. Czy zaatakować te rzeczy właśnie, które się w modlitwie jakoś w nas pojawiły, utrwaliły, żeśmy je poczuli, to potem próba ataku, żeby je zanegować. I tak, kiedy się przyglądamy swojej modlitwie, jesteśmy realistami, to często możemy przeżywać frustrację w tej praktyce modlitwy. Możemy się czuć sfrustrowani. Możemy czuć właśnie, że mamy pragnienie spotykania z Bogiem, a na tych spotkaniach, na które idziemy, nie osiągamy tego, co chcielibyśmy osiągnąć. Mimo że poświęcamy sporo czasu na modlitwie, wydaje nam się czasem, że nic ona nie przynosi. Mamy modlitwę dłuższą, krótszą, liturgiczną, etc. A kiedy jesteśmy w prawdzie stając, to stwierdzamy, no ale po co ona? Rozczarowani jesteśmy tą praktyką. Tyleśmy o niej słyszeli, o modlitwie, naczytaliśmy się o wspaniałościach, a czasem doświadczamy, że jest to coś nużącego, męczącego, nudnego, a głupio się nam do tego przyznać przed Panem Bogiem, że jesteśmy znużeni, zniechęceni, znudzeni tym czasem, które poświęcamy na modlitwę. I wydaje się nam wtedy, że jest to bezużyteczne. Czasem właśnie przychodzą rozproszenia, roztargnienia, są zwyczajnością, nie możemy się skupić, męczymy się przez to, no, trwamy jakoś na tej modlitwie, ale bez jakiegoś zainteresowania większego, bez atrakcji do niej, bo nam niewiele mówi albo nic nam nie mówi ta modlitwa. I w konsekwencji tych różnych rozproszeń, roztargnień, zmęczenia, znudzenia, no właśnie rodzi się komentarz w nas. To jest bezużyteczne. Szkoda tracić czas. Po co być takim bezczynnym, bezużytecznym, kiedy można ten czas lepiej wykorzystać? A jeszcze większy jest problem, kiedy mamy dużo zaległych rzeczy do zrobienia, nie? Obciążeni wieloma obowiązkami, aktywnościami, na które nie znajdujemy czasu wystarczająco. A tu przychodzi nam, że idziemy na tę modlitwę i nic. Nic się nie dzieje. Po co to wszystko? No to potem dochodzimy do takiego wniosku, że ta modlitwa to jest luksus dla osób, które nie mają innych obowiązków. Na emeryturze najlepiej. Nie? Dla tych, którzy są emerytami, czy są chorzy, to niech oni się modlą. A my na razie zostawmy to. I cała ta sytuacja, która dotyczy modlitwy, może tworzyć klimat napięcia właśnie także podczas tej samej modlitwy. Kiedy się już modlimy i nie dzieje się to, co chcielibyśmy, żeby się działo. To jest jakiś niepokój, pośpiech, skończyć, nie skończyć. Jak ten czas wypełnić, żeby się nie zanudzić do końca, nie? I wtedy dochodzi się do tego, że ta modlitwa jest przeżywana jako taki męczący, nużący obowiązek, który sporo kosztuje. Który z dnia na dzień podejmujemy, ale bez większego przekonania. Jakiś nieznośny krzyż, który musimy nieść. Oblicze boskie, Zbawcy naszego, za grzechy świata strasznie zranione, żeś synów ludzkich
śmierców miotem. Kto Cię, mój Jezu, na śmierć wskazuje? O przenajświętsze źródło żywoty. Czego złość nasza wszystko sprawiła? Czy miłość Twoja, Panie mój drogi, oblicze Twoje tak zeszpeciło? Czy Ojca wyrok na Ciebie skłoni? Ach, wszystkie akt uwielbienia nazwany złotą strzałą. Niech będzie na wieki chwalona, błogosławiona, czczona, wielbiona, najświętsza, najczcigodniejsza, najchwalebniejsza, niepojęte, niewymowne imię Boże w niebie, na ziemi i w otchłaniach piekielnych przez wszystkie stworzenia, które wyszły z rąk boskich, i przez najświętsze serce Pana Jezusa Chrystusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Amen. Akt ofiarowania. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci przenajdroższe oblicze Zbawiciela. Wejrzyj na Jego rany, a zmiłuj się nade mną i nad całym światem. Napełnij nas świętym pokojem oraz racz mi udzielić tej łaski, o którą Cię proszę przez serce Jezusa, najmilszego Syna Twego. Ofiaruję Ci, powtórę, boskie oblicze na cześć i chwałę Twojego świętego imienia i na zbawienie całego świata. Westchnienie. Pozdrawiam, czczę
i miłuję oblicze Twe, o Jezu mój kochany, prawdziwy wizerunku Boga żywego. Wpatruję się w Ciebie całą siłą duszy mojej i błagam najpokorniej, wyciśnij w niej na nowo Twój boski obraz. Dobry Jezu, ukryj nas w Twym obliczu świętym, aby ono było nam wieżą i fortecą niezwyciężoną przeciw naszym nieprzyjaciołom. Niech się nad nami Bóg zmiłuje i błogosławi nam, i niech rozświeci oblicze swe nad nami. Módlmy się. O najłaskawszy Jezu, Tyś powiedział, że prośby nasze przyjmiesz łaskawie. Daj nam taką wiarę, która wszystko otrzymuje, i sam racz dopełnić tego, czego nam w wierze nie dostaje. Przez Twoją nieskończoną miłość użycz nam nie tylko łask potrzebnych, ale i wszystkich tych, których od Twej nieskończonej dobroci spodziewać się możemy, abyśmy Cię wiecznie uwielbiać mogli. Amen. Litania do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa. Najświętsze oblicze, jaśniejące chwały.
Pokaż nam, Panie, oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Módlmy się. Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący i Miłosierny Boże, abyśmy czcząc oblicze Chrystusa, znieważone w czasie męki naszymi grzechami, mogli je oglądać jaśniejące w niebieskiej chwale przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa do Najświętszego Oblicza. O uwielbione oblicze Jezusa, jedyna piękności, która zachwyca me serce, racz wyryć we mnie boskie swe podobieństwo, abyś patrząc na duszę Twej oblubienicy,
samo siebie oglądać mogło. O mój umiłowany, błagam Cię, ogarnij mnie płomieniem Twej miłości, który by prędko strawił i wkrótce przywiódł do Ciebie. Amen. Ofiarowanie się Najświętszemu Obliczu. O czci najgodniejsze oblicze Jezusa, ponieważ raczyłeś wybrać dusze nasze, aby się im oddać i my chcemy je Tobie poświęcić. Zdaje się nam, jakobyśmy słyszały Cię, o Jezu, mówiącego do nas. Otwórzcie, siostry, otwórzcie, ukochane oblubienice moje, bo oblicze moje okryte jest rosą, włosy mokre od kropli nocy. Dusze nasze zrozumiały mowę Twej miłości. Pragniemy otrzeć oblicze Twoje i pocieszać Cię za obojętność grzeszników, dla których jesteś wciąż jeszcze jakoby zakryty, uważany za godnego wzgardy. O oblicze, piękniejsze nad lilie i róże wiosenne, Tyś się nie zakryło przed nami, łzy przesłaniające boskie Twe oczy. Zdają się nam najcudowniejszymi brylantami, za których cenę odkupimy dusze naszych braci. Z ust Twych ukochanych słyszymy skargę miłości. Rozumiemy, że pragnienie, które Cię trawi, jest pragnieniem miłości i chciałybyśmy mieć miłość nieskończoną, by móc je ugasić. Najukochańszy oblubieńcze dusz naszych, gdybyśmy posiadały miłość wszystkich serc, oddałybyśmy ją Tobie. Daj nam więc tę miłość i przyjdź ugasić Twe pragnienie w sercach Twych małych oblubienic. Dusz, o Panie, dusz nam potrzeba, zwłaszcza dusz apostołów i męczenników, abyśmy za ich pośrednictwem rozpaliły Twą miłością całe rzesze biednych grzeszników. Przenajdroższe oblicze, Ty nam dasz tę łaskę, zapominając o wygnaniu naszym nad brzegami rzek Babilonu. Śpiewać będziemy najcudowniejsze pieśni. Oblicze najbogatsze.
Yeah.